Cześć, to podcast Dieta z Głową. Ja jestem Monika. A ja jestem Magda, a to jest podcast o tym, jak dbać o zdrowie poprzez odżywianie, aktywność fizyczną i zdrowe relacje z jedzeniem. Jeśli słuchasz tego odcinka, to musisz o tym usłyszeć. Mamy nowego e-booka z przepisami na desery dla stabilnej glikemii. Tak, dobrze słyszysz, wydałyśmy e-booka o słodyczach, bo jest to żywność jak każda inna i słodycze mogą być elementem zdrowej diety. Wystarczy, że nauczysz się je dobrze komponować i jeść z głową. O tym, jakie słodycze, aby wspierać stabilny poziom cukru we krwi, dowiesz się z części teoretycznej e-booka, a za to w drugiej części czeka Cię praktyka. 25 przepisów na desery, które są kompromisem między zdrowiem a słodką przyjemnością. Po więcej kliknij w link, który znajdziesz w notatce do tego odcinka. Dziś porozmawiamy o oddechu. Oddech jest czymś, co wykonujemy bezwiednie. Automatycznie, a więc być może w ogóle nie zwracałaś uwagi na swój oddech, a może czasem zaobserwowałaś, że twój oddech zmienia się w zależności od tego, co robisz lub jakich emocji doświadczasz. Coraz mocniej zwraca się uwagę na oddech i mówi się coraz więcej o tym, w jaki sposób powinno się oddychać, jak robić to świadomie i w prawidłowy sposób. Poprawiając jakość oddechu, wpływamy na lepszą jakość życia, samopoczucie, sylwetkę, układ immunologiczny, poziom koncentracji. Zalet jest mnóstwo i o nich właśnie między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać. Do tego odcinka zaprosiłyśmy panią doktor Elżbietę Dudzińską. Dzień dobry pani doktor. Pytanie na wstępie, czy może pani opowiedzieć kilka słów o sobie, o tym, czym pani się zajmuje, z kim pani na co dzień pracuje, w jaki sposób realizuje pani swoją misję. Dzień dobry paniom, dzień dobry słuchaczom. Dziękuję za zaproszenie do podcastu. Ja wychodząc z szerokiego spojrzenia na zdrowie integralnego, zdecydowanie całą fascynację zawężyłam do oddechu, to znaczy edukacji i reedukacji oddechowej, przywracania prawidłowego wzorca oddychania, bo niestety wielu z nas oddycha nieprawidłowo, a jeszcze większa liczba osób poniżej optymalnych możliwości dotlenienia organizmu. Ja pracuję na część etatu w Instytucie Reumatologii i tam właśnie zajmuję się oddychaniem, czyli diagnostyką, czy pacjenci oddychają prawidłowo i przywracaniem prawidłowego wzorca oddychania. Duża część mojej działalności to działalność edukacyjna, warsztaty, wykłady, podcasty, które nagrywam, w których można sobie właśnie odsłuchać poszczególne odcinki dotyczące oddychania. No i pracuję również z indywidualnymi pacjentami. Okej. Jest pani doktor lekarzem, więc no ja się domyślam, że nie ma takiej specjalizacji. Nie widziałam nigdy w żadnej przychodni tabliczki przed gabinetem lekarz od oddechu, więc jeżeli moje przypuszczenia są słuszne, to proszę powiedzieć, czy w ogóle na studiach medycznych było cokolwiek na temat oddechu, czy oddech jest wynikiem tylko i wyłącznie pani zainteresowania? Nie, spokojnie, poukładajmy to. No, przede wszystkim pewnie gdybyśmy rozmawiały jakieś 7 lat temu, no to cała moja atencja by się kierowała, w jakiej funkcji są płuca, czy oskrzela, czy nie ma jakiegoś zapalenia, zakażenia, więc jak najbardziej jest cała dziedzina zajmująca się oddychaniem, pulmonologia i na studiach oczywiście mieliśmy takie zajęcia. Natomiast to, na co można powiedzieć w pewnym sensie w pulmonologii nie zwraca się uwagi, to jest mechanika oddychania i pewne aspekty biochemii oddychania. I teraz oddychanie to jest najbardziej bazowa funkcja organizmu, więc w zasadzie prawidłowość oddechu powinna być punktem tradycyjnego badania lekarskiego. Do tego nie potrzeba żadnej specjalnej specjalizacji. Zresztą są 4 bazowe funkcje organizmu, które są, czy raczej powinny być monitorowane na przykład w szpitalu i jest to tętno, ciśnienie, temperatura i oddech.
jak się okazało, badania bardzo duże takie ze Stanów, że w bardzo wielu oddziałach, łącznie z oddziałami, które de facto są poświęcone chorobom, znaczy mają pacjentów, którzy cierpią na choroby dróg oddechowych, nie monitoruje się na przykład częstości oddechu, w ogóle nie zwraca się uwagi na tor oddychania, więc gdzieś to umknęło na zasadzie, że to jest tak bazowe, skoro oddycham, no to w zasadzie o czym rozmawiamy, nie mam zapalenia oskrzeli, nie mam zapalenia płuc. Tymczasem tych badań jest dużo i coraz więcej, jak nieprawidłowa zarówno mechanika oddychania, droga oddychania, czyli usta czy nos, czy minutowa wentylacja, która może być za duża, bardzo obciąża długofalowo i negatywnie wpływa na nasz organizm, zarówno w aspekcie samopoczucia, ale też generowania różnych objawów, czy wręcz nasilania ich. Okej, to ja się tak zastanawiam, bo właśnie, skoro żyjemy, to na pewno oddychamy, więc podejrzewam, że wiele osób ma takie przekonanie, że w sumie robi to dobrze, bo jeszcze nie umarło. Więc pani doktor, czy istnieją jakieś takie proste wytyczne, żebyśmy same sobie mogły zdiagnozować, może zdiagnozować to jest za duże słowo, ale żebyśmy same mogły ocenić, czy ten oddech jest u nas prawidłowy, czy być może powinnyśmy się w sumie oddać w ręce specjalisty i zgłosić się właśnie do trenera oddechu, do lekarza, do fizjoterapeuty. Jak to wygląda? Ogólnie rzecz biorąc, to brzmi to bardzo prosto i zaraz powiem, w jaki sposób spojrzeć na własny oddech i go sprawdzić. I jednocześnie im dłużej się tym zajmuję, tak jak ze wszystkim, im dalej w las, tym ciemniej. Widzę dużo różnych subtelności i widzę, jak stopniowo wraz z doświadczeniem jestem w stanie zauważyć więcej rzeczy, z którymi ktoś mógłby mieć sam problem. Więc ogólnie rzecz biorąc, prawidłowy oddech i rozmawiamy tutaj o tym oddechu, który towarzyszy nam przez całą dobę. Może jeszcze pozwolę sobie dodać jedną rzecz, z czym spotykam się nagminnie. Jeżeli osoby słyszą oddychanie, to momentalnie zaczynają myśleć o sesjach jogi i jakichś wyszukanych ćwiczeniach oddechowych i w tym kierunku prowadzą rozmowę, jakby zapomniały, że poza tymi sesjami, czy jakimiś zajęciami relaksującymi, czy innymi wyszukanymi technikami oddechowymi, oddychają cały czas. Oddychają w nocy, oddychają jak rozmawiają, oddychają jak są w pracy. I to, czym ja się zajmuję, to jest właśnie ten fizjologiczny oddech, niezależnie od wszystkich innych rzeczy. I jeszcze jedna rzecz, z czym się dość często spotykam, a mianowicie osoby próbują z ćwiczeń oddechowych, które przeczytały same, czy poznały gdzieś na przykład na zajęciach jogi, robić sposób oddychania takiego cały czas. I niestety jest to bardzo niedobre i można sobie zrobić więcej problemów. Wracając do pytania, prawidłowy oddech w spoczynku to jest oddech tylko przez nos. Wdech i wydech przez nos. Mamy zamknięte usta, język powinien spoczywać na podniebieniu, czyli nie znajdować się w żuchwie, ale być u góry w podniebieniu. Jest to oddech dolną częścią klatki piersiowej. Innymi słowy, jeżeli ktoś patrzy na osobę oddychającą, nie powinien widzieć żadnych wertykalnych ruchów. Możemy sami stanąć przed lustrem w nawykowej swojej pozycji i zacząć oddychać. I jeżeli będziemy widzieli, że porusza się w pionie klatka piersiowa, to znaczy, że jest to nieprawidłowy tor oddychania. Jest on albo mieszany trochę dołem i dokładamy górę, czy wręcz część osób po prostu oddycha górą. Mówiąc z kolei o torze dolnym, prawidłowym, to powinien być to tor dolny całościowy, czyli troszeczkę tak jak akordeon moglibyśmy porównać, czyli dolna część klatki piersiowej powinna się delikatnie na boki poruszać, bardzo delikatnie z przodu i też przy głębszym oddechu delikatnie do tyłu, co możemy poczuć, jeśli złapiemy się po prostu dłońmi na wysokości dolnych żeber. Część osób albo mylnie sama sobie wytłumaczyła, albo mylnie im wytłumaczono, interpretuje oddech torem dolnym brzusznym jako ten prawidłowy, czyli wydycha, znaczy porusza się głównie przednia część klatki piersiowej, przednia część przepony, co jest nieprawidłowe.
i mało efektywne, dlatego że no, największa część wymiany gazowej pęcherzyków jest z boku i z tyłu, no bo z przodu mamy narządy wewnętrzne, czyli przez nos w dzień i w nocy w spoczynku, jak również przy łagodnej aktywności fizycznej, torem dolnym całościowym. I trzeci element prawidłowego oddechu to jest wentylacja minutowa dostosowana do potrzeb. Ja już wyjaśniam, bo to brzmi może tak tajemniczo, wentylacja minutowa. Objętość oddechowa to jest to, co wdychamy i wydychamy przy jednym oddechu. Średnio plus minus jest to 500 ml. A liczba oddechów na minutę, no to ile razy oddychamy. Oddech to jest wdech i wydech. No i też prawidłowa liczba oddechów spoczynku na minutę dla absolutnej większości osób jest między 8 a 12 oddechów. Czyli jeżeli ja spokojnie oddycham, wdycham i wydycham 500 ml i oddycham w tempie 10 oddechów na minutę, to moja wentylacja minutowa jest 5 litrów. Teraz, jeżeli część osób oddycha szybciej, oddycha przez usta, czyli ta objętość, którą jesteśmy w stanie wymienić, jest większa, na przykład będzie miała 15 oddechów i po 700 ml, no to zobaczymy, że zamiast średnio tych 5-6 litrów na minutę przepuści 9, 10, 12. Więc takie nadmierne, przewlekłe oddychanie absolutnie nie jest dla nas dobre, bo z jednej strony nas nie dotlenia bardziej, bo nie ma takiej możliwości, ponieważ przy normalnym wydechu wydychamy około 70% tlenu, którego żeśmy nie zużyli, bo nie mamy potencjału, żeby ten cały tlen, który jest w powietrzu, zużyć. Natomiast wydychamy więcej dwutlenku węgla, niż wymaga tego nasz metabolizm, czyli te poziomy mogą być na stałe czy okresowo za niskie, a to pociąga już konkretne reakcje ze strony organizmu, więc ten trzeci element prawidłowego oddychania to jest spokojny oddech, który organizm sam, jeśli my oddychamy prawidłowo, bez naszej świadomości, dostosowuje do tego, co potrzebujemy w danym momencie. Ja zastanawiam się, jakie mogą być przyczyny tego, że my nieprawidłowo oddychamy. Tych przyczyn może być dużo, dużo różnych. Dziecko, jak się rodzi, oddycha prawidłowo, ma prawidłową sylwetkę. A z czasem to wszystko zaczyna się zmieniać. U dzieci to często powodem jest to, że po prostu jest jakaś infekcja, nos jest zatkany, dziecko zaczyna oddychać przez usta. Jeżeli to trwa kilka tygodni, wyrabia się nowy nawyk i nawet jeżeli ta infekcja jest wyleczona po kilku tygodniach, a rodzic nie przypilnuje, żeby dziecko się przestawiło na oddychanie przez nos, no to niestety to zaczyna kontynuować się. Też badania pokazały, że większość osób, nawet dorosłych, która miała na przykład operowany nos, bo był niedrożny czy zatoki, jeżeli nie została poinstruowana, a niestety często nie jest, to mimo drożnego nosa dalej oddycha przez usta. Dlatego, że wszystko, mięśnie twarzy, język, wszystko jest po prostu nauczone i my to kontynuujemy. To nie jest tak, że nos jest drożny, to my od razu zaczynamy z tego powodu oddychać przez nos. Więc to jest ten element. Ogólnie można czynniki, które sprawiają, że oddychamy nieprawidłowo, podzielić na trzy grupy. Czynniki psychiczne, którym najczęstszym można powiedzieć jest stres, czy mówiąc bardziej z punktu widzenia fizjologii, przewaga układu współczulnego, która temu sprzyja. Praca na przykład związana z ciągłą koncentracją też sprzyja oddychaniu przez usta. Nadmierny perfekcjonizm. Właściwie ściągając to wszystko, można powiedzieć, że niewłaściwy balans w układzie autonomicznym, przewaga układu współczulnego, to wszystko, co to prowokuje, sprawia, że możemy oddychać przez usta. Zaraz jeszcze dwa słowa odnośnie oddychania przez usta. Cała druga grupa czynników to są czynniki biochemiczne. To mogą być leki, to może być temperatura, wysokość nad poziomem morza, to mogą być alergie. U kobiet w drugiej fazie, w drugiej połowie cyklu progesteron jest bardzo silnym stymulatorem oddychania, więc jest tendencja do
szybszego, głębszego oddychania. Cała masa leków, sterydy w tym między innymi też prowokują oddychanie, no i czynniki biomechaniczne, począwszy, co dotyczy bardzo wielu nas, łącznie ze mną, nieprawidłowa postawa, garbienie się. Pamiętajmy, że mięśnie oddechowe pełnią symultanicznie rolę posturalną i odwrotnie, posturalne też biorą udział w oddychaniu, więc każda nieprawidłowa postawa, godzinami siedzimy ze spuszczoną głową nad elektroniką, powiedzmy, to wszystko się też przekłada. Niektóre zawody, sporty, nadmierne ruchy kończyn dolnych, długie unieruchomienie, brak ruchu, to są wszystko elementy, które zaburzają albo aspekt biomechaniczny, czasami biochemiczny, czasami się nakładają na siebie i to sprawia, że część z nas po prostu oddycha nieprawidłowo. Jeszcze dwa słowa dotyczące oddychania przez usta. Osób, które oddychają non-stop przez usta, jest stosunkowo niewiele. W ogóle jak słyszymy oddychanie przez usta, to wyobrażamy sobie kogoś z taką szeroko rozwartą paszczą, gapowatym wyrazem twarzy i sobie myślimy, nie, to nie ja, mnie to nie dotyczy. I jednocześnie zapominamy, że delikatnie, seksownie rozchylone usta na 2-3 mm i wciąganie przez nie powietrza, to jest też oddychanie przez usta, więc ja tutaj bardzo zapraszam panie, zapraszam naszych słuchaczy do małego eksperymentu. A mianowicie wystarczy nabyć, czy wyciągnąć z szuflady taki plaster na rolce, oderwać kawałek, po pół centymetra na końcach zakleić, żeby łatwo później było go zdjąć. I kiedy jesteście zajęci czymś, no, coś w komputerze robicie, oglądacie telewizję, po prostu zakleić sobie takim plastrem usta. I teraz jeżeli spokojnie przez 10 minut, no poza tym, że czujecie jakiś dotyk na ustach, nie przeszkadza wam to i oddychacie przez nos, to najprawdopodobniej tą dominującą drogą oddychania jest nos. Ale jeżeli już po minucie, dwóch jest nieodparta chęć oblizania się, wysunięcia języka i tak dalej, jest duże prawdopodobieństwo, że ta droga oddychania jest mieszana. Można poprosić też kogoś bliskiego, kogoś z rodziny, żeby nam zrobił znienacka trochę zdjęć w różnych sytuacjach. I wtedy zobaczymy, czy nasze usta są razem, czy może nie, niekoniecznie. To mogłoby być pewnie zaskakujące, co tam zobaczymy na tych zdjęciach. Ale tak sobie myślę, że tak biorąc pod uwagę to, ile tak naprawdę tych różnych czynników ma wpływ na ten nieprawidłowy oddech, że jakby myślę, że tak naprawdę może większość z nas, jak nie każda osoba, jest zagrożona trochę ryzykiem takiego nieprawidłowego oddechu. Pewnie tutaj jest kilka czynników, które są naszym zagrożeniem bardziej niż kiedyś. Począwszy od postawy, którą większość z nas ma nieprawidłową, która jest niezależnym tematem, tak ważnym jak oddychanie, bo też jak nieprawidłowe oddychanie, to że przez ileś lat, naście, dziesiąt się garbimy, na początku nie daje nam objawów, ale później bóle krzyża, dysfunkcje, wszystkie historie zwyrodnieniowe, to jest coś, na co pracowaliśmy kilkadziesiąt lat. Z oddechem jest różnie, w zależności od dysfunkcji, więc na pewno ta nieprawidłowa postawa to jest jeden element. Drugi element to jest stres. Mimo wszystko ilość bodźców i tempo życia tak bardzo się zmieniło w ostatnich dwóch dekadach, a nawet w ostatniej dekadzie, że to wszystko się odbija na naszym układzie nerwowym, który nie nadążył za tym ewolucyjnie i bardzo wielu z nas, nawet jak nie ma poważnego stresora, żyje w ciągłej dominacji współczulnej, czyli tego układu, który gdy jest znacząco pobudzony, no to wtedy się uruchamia reakcja walki i ucieczki, ale jak on jest pobudzony podprogowo, to cały czas też się dzieją delikatne zmiany biochemiczne w organizmie, które no, nie zabijają nas od razu, ale niestety nie służą naszemu zdrowiu. Mhm. Ciekawy wątek pani doktor poruszyła o różnych technikach oddechowych i właśnie
I ja ostatnimi czasy, kiedy przygotowywałam się do tego odcinka podcastu, zdałam sobie sprawę, że sama zaczęłam się interesować oddechem w momencie, kiedy w jodze usłyszałam termin taki jak pranayama, kiedy śpiewałam, będąc nastolatką, i tam też trochę ten oddech był poruszany. Więc myślę, że wiele osób gdzieś tam ten oddech, jeżeli się zaczyna nim interesować, to właśnie zastanawia się nad tymi technikami oddechowymi w pierwszej kolejności, jakby to miało naprawdę poprawić nasz ten oddech i trochę zmienić to życie. Natomiast właśnie myślę, że wiele osób gdzieś tam nie pomyśli o tym, że chyba w pierwszej kolejności powinni się zająć takim oddechem na co dzień, bo tak naprawdę te sesje oddechowe czy jakieś techniki oddechowe to jest jakiś wycinek z naszego życia, natomiast właśnie my poza tym przecież oddychamy normalnie, śpiąc, pracując, oglądając telewizję, spacerując czy uprawiając jakiś sport, więc właśnie pytanie pani doktor, czy techniki oddechowe, czy one powinny być jakby takim pierwszym elementem jakiejś naprawy, poprawy tego oddechu, czy tutaj jakby trochę odwracamy to i bardziej pracujemy nad takim oddechem naturalnym, niewymuszonym, który jest głęboki, spokojny i ta ilość tych oddechów w ciągu minuty jest prawidłowa. Czy tak właśnie powinniśmy zacząć naszą przygodę z oddechem? Może w ten sposób powiem, jeżeli przede wszystkim to tak, dziękuję za takie rozgraniczenie i chciałabym jeszcze raz postawić grubą kreskę, jeśli mogę tak powiedzieć, między tym oddychaniem 24 na dobę, a różnymi technikami, które służą różnym celom i nie można wszystkiego wrzucić do worka, bo nawet jeżeli ktoś chodzi na jogę, w zależności co to za joga, kto prowadzi, na czym się interesuje, to te pranayamy, czy mówiąc takim innym językiem, ćwiczenia oddechowe, potrafią być bardzo różne. Na przykład niektóre są z hiperwentylacją, czy kładą wagę na to, żeby wydech był przez usta wydłużony i tak dalej. I teraz, jeżeli jesteśmy osobą, która oddycha w miarę prawidłowo i chodzimy na różne zajęcia, czy na przykład niektóre te techniki psychologiczne, techniki według Lowena, tam jest wyrzucanie z siebie, wydychanie przez usta, to nam nie dość, że może pomóc, to raczej nam nic złego nie zrobi, jeżeli to będzie ten oddech w trakcie zajęć, bo no, mamy tutaj dużą zdolność adaptacji. Natomiast jeżeli mamy kogoś, kto oddycha nieprawidłowo, doświadcza pewnych objawów i później zacznie chodzić na zajęcia, na których każe mu się hiperwentylować, albo na przykład zapisze się na kurs metodą Wima Hofa, no to taka osoba zdecydowanie jest sobie w stanie zrobić więcej problemów niż korzyści, więc jakby bez względu na to, czy ktoś się interesuje oddechem, czy nie, czy chodzi na jakieś zajęcia, czy nie, musi oddychać 24 na dobę. Więc spuentowałabym tą odpowiedź, najpierw poznaj reguły gry, a później je naruszaj. To, jak oddycham 24 na dobę, decyduje o moim dobrostanie. Bo jeżeli tu nie oddycham prawidłowo, to żadne zajęcia z jogi, Wima Hofa czy inne nie pomogą mi robione 3 razy w tygodniu, czy nawet pół godziny dziennie. Więc te rzeczy się ze sobą nie kłócą, ale zdecydowanie to, co ma największe przełożenie na nasze zdrowie, no to jest fakt, że oddychamy cały czas, a to jak oddychamy, jak pracuje nasza przepona, jaka jest minutowa wentylacja, jaka jest droga oddychania, przekłada się bezpośrednio na szereg objawów i na samopoczucie. Mhm. Wspomniała pani doktor też o oddychaniu przez nos i to jest chyba taka pierwsza wskazówka, od której powinniśmy zacząć właśnie tą przygodę, prawidłową przygodę z oddychaniem. Ja tutaj od razu pomyślałam o nocy. Dlatego, że w dzień oczywiście ktoś nam może porobić zdjęcia, możemy sami sobie na chwilę zakleić usta i sprawdzić przez te 10 minut, czy prawidłowo oddychamy, ale pomyślałam o tym, że dużym być może problemem jest, że w nocy jednak te usta są rozwarte i oddychamy przez usta, rano budzimy się z suchością w ustach, więc to może być też taka pierwsza podpowiedź, że tutaj w nocy jednak no, tą buzię otwieramy.
Tak, zdecydowanie otwieramy i niestety z wiekiem to prawdopodobieństwo spędzania części nocy rośnie. W jednym z badań określono, że po 40 roku życia sześciokrotnie wzrasta ryzyko, że sporą część nocy spędzamy oddychając przez usta. Oczywiście to zależy od osoby. Osoby chrapiące, mające bezdech, też w bardzo dużej części oddychają przez usta. Można chrapać przez nos, natomiast no, częściej się zdarza to chrapanie przez usta czy mieszane. I część osób też mówi, a ja nie wiem, jak ja oddycham w nocy. To tak jak tutaj pani powiedziała, jedną z podpowiedzi jest to, że gdy wstajemy rano, mamy suchą jamę ustną i pierwsze co, gdzie jest jakaś butelka z wodą, żeby się napić, ale też inne objawy to może być trochę przytkany nos, to może być taki podprogowy ból głowy. Bardzo często też, jeśli w nocy oddychamy przez usta, nie wchodzimy w głębokie fazy snu albo są one znacząco skrócone. Wiąże się to z tym, że mimo, że na przykład spaliśmy 7,5-8 godzin, jesteśmy zmęczeni, ten sen nie jest regenerujący. Bardzo często oddychanie przez usta wiąże się też z potrzebą wstawania do toalety, bo wazopresyna, hormon, który zatrzymuje wodę w organizmie, głównie się wydziela w tych najgłębszych fazach snu. Jeżeli nie wchodzimy, czy są one skrócone, jest mniej wazopresyny, nerki filtrują, no i pęcherz nas budzi, żeby wstać w nocy, więc to nieprawidłowe oddychanie przekłada się na jakość snu, a to jest temat na inny podcast, co niedobory snu ilościowe czy jakościowe robią z naszym zdrowiem czy samopoczuciem, więc tu jest ważne, żeby tego też przypilnować. Oddychanie przez dzień łączy się trochę z tym, jak oddychamy w nocy, dlatego że jeżeli ja oddycham przez lekko rozchylone usta, to wszystkie mięśnie twarzy, układ stawu skroniowo-żuchwowego, pozycja języka są po prostu nauczone i przyzwyczajone. I teraz, jeżeli ja zacznę to zmieniać w ciągu dnia i uczyć innej pozycji, to stopniowo też to się będzie przekładało na noc. Ale to nie jest tak, że w 100%. Poza tym bardzo ważna też jest pozycja. Mimo, że dla kręgosłupa spanie na plecach byłoby bardzo dobre, to niestety dla oddychania niekoniecznie, dlatego że siłą ciężkości opada nam żuchwa. No i zaczynamy oddychać przez usta, więc na pewno tym pierwszym krokiem, jeśli mielibyśmy zrobić tylko jedną rzecz dla swojego oddychania, jest przywrócenie oddychania przez nos. W kontekście oddychania przez usta to przewinęło mi się kiedyś nawet zdjęcie, jak wygląda twarz bokiem w momencie, kiedy oddycha się nosem, a kiedy oddycha się ustami, i naprawdę ta budowa szczęki zmienia się. Ja byłam bardzo zaskoczona, jaka nieprawidłowość w ogóle szczęki się pojawia, jak to wygląda. Szczęki, zwłaszcza żuchwy, czyli tutaj tej dolnej części, na którą nawykowo mówimy szczęka, zresztą po angielsku jest upper and lower jaw. No, my mamy lat, ile mamy, i już nam nasze twarzoczaszki urosły, natomiast badania, i to spore badania, bo z udziałem grup ponad 1000 osób, badania dzieci pokazują, że ponad 50% dzieci oddycha przez usta. I niestety oddychanie przez usta wiąże się z niedorozwojem twarzoczaszki, górnych dróg oddechowych. Przede wszystkim język nie jest na podniebieniu, a jeśli by był, to stanowi pasywną siłę, bo podniebienie, możemy tak powiedzieć kolokwialnie, jest podłogą do zatok. Więc jeżeli tam jest język, to będzie płaskie, szerokie. Jeżeli ten język jest na dole, rośnie nam coś w stylu gotyckiego podniebienia. Zatoki później w życiu dorosłym są dużo mniej upowietrznione, więc łatwiej łapią wszelkie infekcje. Jeżeli język jest na dole w żuchwie, można sobie to samemu spróbować, to te wszystkie miękkie części gardło się cofają i stanowią mechaniczną przeszkodę, czyli zwężają fizycznie średnicę dróg oddechowych. I u takiego dziecka te drogi oddechowe rosną węższe, więc w życiu dorosłym ma nieporównywalnie większe ryzyko, że będzie chrapał albo chrapał, czy dziecko chrapało, czy miało bezdech jako dorosła osoba.
kwestia samej urody, wyglądu i oczy, wady zgryzu. Absolutnie, u większości dzieci, które oddychają, dlatego że te łuki zębowe są za krótkie i dochodzi do stłoczenia zębów. Ja, jak się zaczęłam tym zajmować, mimo że nie miałam żadnej wady zgryzu i wszystkie zęby są na miejscu, no to jak patrzę na swoją twarz, to sobie myślę, no dziewczyno, trochę gdzieś w dzieciństwie przez paszczę oddychałaś, bo ta żuchwa, patrząc na całą twarz, mogłaby być trochę większa, więc no ewidentnie w dzieciństwie to się przekłada na rozwój, a już później, jak mamy tą rozwiniętą twarz, to też absolutnie oddychanie przez usta nam nie służy z bardzo wielu powodów. Oprócz tego, że sprzyja nadmiernej wentylacji, bo przez usta jesteśmy w stanie wciągnąć więcej powietrza i szybciej, upośledza mechanikę oddychania, czyli upośledza pracę przepony. Praktycznie bez oddychania przez nos nie ma szans, żeby w pełni uruchomić przeponę. Zapraszam panie i naszych słuchaczy do takiego eksperymentu, czy teraz, czy później. Proszę wziąć kilka spokojnych oddechów przez nos i poczuć, w której części klatki piersiowej to czujecie, a za chwilę kilka oddechów przez usta, wdech i wydech przez usta. I większość osób absolutnie zauważy, że w momencie, jak zaczyna oddychać przez usta, zaczyna oddychać górną częścią klatki piersiowej, czyli te usta przekładają nam się na mechanikę, na biochemię, no bo najprawdopodobniej za dużo oddychamy, za dużo dwutlenku węgla wydychamy, przekładają się na pH i florę bakteryjną w jamie ustnej, co się wiąże z tym, że większość osób oddychających przez usta ma zdecydowanie częściej problemy i z próchnicą, i z chorobami przyzębia. Oddychanie przez usta i upośledzona praca przepony ma bezpośredni związek z refluksem żołądkowo-jelitowym, bo włókna przepony stanowią zewnętrzny zwieracz przełyku. I tu chcę podkreślić, bo dużo osób nie ma tego świadomości, a lekarze w mojej opinii zbyt lekką ręką przepisują inhibitory pompy protonowej. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś ma refluks, to inhibitory pompy protonowej w żaden sposób nie likwidują refluksu. One zmieniają tylko pH w jamie, pH w żołądku. Ta treść nie jest tak kwaśna i po prostu ona się cofa dalej, tylko przestaje nas piec. A problem dalej istnieje, a jednocześnie zmiana pH w żołądku ma bardzo negatywne przełożenie na wchłanianie wielu substancji, na wchłanianie mikroelementów, też na jako czynnik obronny, no bo ten kwas jest po coś w tym żołądku, także to jest cały osobny duży temat, więc jak widzimy, wydawałoby się, w zasadzie co za różnica, czy oddycham przez nos, czy przez usta, wciągam powietrze, w miarę się dobrze czuję, jestem młody, mój organizm wszystko kompensuje. Slowly but surely, niestety, powoli się coś tam zacznie dysfunkcjonować, więc warto o tym pamiętać. Ale powiem szczerze, że to jest fascynujące, że tak naprawdę w wielu sferach później naszego zdrowia, naszego funkcjonowania my widzimy to przełożenie tego oddechu, ale tak jeszcze wracając do tych dzieci, coś mnie tutaj zainteresowało, bo wspomniała Pani o tym, że wśród dzieci w tej grupie aż 50% dzieci może nieprawidłowo oddychać. Zastanawiam się, czy to może mieć związek z tym, że dzieci jednak zapadają na różnego typu infekcje częściej, więc mamy tutaj jakby różne, być może więcej tych okresów, gdzie mamy ten zakatarzony nosek i to oddychanie właśnie przez usta. Może to być związane z tym, że te nawyki później one się tak może trochę wykształcają i to już po prostu tak zostaje? To właściwie powiedziałabym, że to jest błędne koło, które się może kręcić w obu kierunkach, dlatego że im bardziej dziecko oddycha przez nos, tym bardziej jest chronione. Tym bardziej jest chronione, dlatego że nos według niektórych badań nawet do 70% zatrzymuje różne zanieczyszczenia i mikroorganizmy, więc taki dzieciak będzie dużo rzadziej zapadał na infekcję. Z kolei jak zacznie zapadać, ma ciągle przytkany nos i rodzice nie są sobie w stanie z tym poradzić. Obserwuję to nagminnie nawet wśród przyjaciół, którzy wiedzą, czym się zajmuję i z uporem maniaka dokuczam im, żeby po prostu pilnowali, bo później ten czas nie się nie zatrzyma, się nie odwróci się, po prostu dziecko będzie miało twarz, jaką ma. No ale słuchaj, ale nie da rady.
ileś dzieci chrapie. Oddychanie przez usta powoduje przerost migdałku, tutaj też zwłaszcza trzeciego migdałka. No i często dochodzi do sytuacji, że te drogi są już tak wąskie, że dzieciak nie jest w stanie oddychać przez nos, bo po prostu ta wymiana jest zbyt mała dla potrzeb organizmu. Więc myślę, że kilka elementów, też zdrowe podejście do ekspozycji dziecka na różne alergeny, czy no, zbytnia sterylność, przegrzewanie pomieszczeń na przykład, żeby dziecku było ciepło, sprzyja oddychaniu przez usta, wysuszeniu śluzówki górnych dróg oddechowych. Momentalnie to sprzyja na życzenie w pewnym sensie rodziców, dzięki poprzez takie postępowanie, żeby dziecko złapało jakąś infekcję. Złapie, no to wiadomo, ma duszność, obrzęk, zaczyna oddychać przez usta, więc to się może kręcić w jedną i w drugą stronę. Jestem absolutnie przekonana, że wszyscy rodzice troszczą się o swoje dzieci i próbuję to powtarzać i bardzo podkreślać, że kluczowe dla dobrostanu dziecka, dla jego rozwoju psychicznego i fizycznego jest przypilnowanie, żeby oddychało przez nos. Te dzieci, które chrapią, oddychają przez usta, w nocy często mają słabiej dotleniony mózg. To jest mózg, który się rozwija i takie dziecko może nie osiągnąć pełni potencjału, który by mogło mieć później w życiu dorosłym. Więc no też trzeba sprawdzić, co w przypadku którego dziecka jest powodem takiego stanu rzeczy. No, są jakieś inne historie, które sprawiają, że dziecko może mieć osłabioną odporność i czy inne choroby towarzyszące, ale w większości przypadków zacznijmy od podstawy. Zacznijmy od tego, jaka jest temperatura w domu, jaką mamy zdrową ekspozycję na różne alergeny. Jeżeli zaczyna się gdzieś przytkany nos, no to zadbajmy o to, że jak się będzie znów drożny, żeby przywrócić oddychanie przez usta. Też dzieci patrzą na domowników i jeżeli mama, tata, brat czy siostra oddycha przez usta, no to efekt lustra się pojawia i dziecko też zaczyna tak oddychać. Dzieci są bardzo wrażliwe na zwracanie uwagi, więc też trzeba bardzo zadbać o słownictwo, traktować to jako zabawę, nagradzać, a nie jako karę zwracanie uwagi, także wręcz dziecko ma awersję i chciałoby na złość zrobić i zacząć oddychać przez usta. Także no, temat wrażliwy i do, powiem kolokwialnie, do ogarnięcia w danym momencie. Czas. Nie będę już miała większej żuchwy. Bez względu na to, jakbym chciała, no teoretycznie są jakieś tam rzeczy, które można stosować na nos, no ale ile urośnie? 2-3 milimetry? Nie ma już w tej chwili znaczenia. Czyli tak naprawdę o ten oddech powinniśmy zadbać jako rodzice swoich dzieci, ale zastanawiam się właśnie, jak jest kolokwialnie mówiąc po ptakach i już jakby jesteśmy dorosłymi osobami i gdzieś tam podczas słuchania tego podcastu dochodzi do nas, że faktycznie coś jest tutaj u nas na rzeczy, to czy wtedy najlepiej zgłosić się po prostu do specjalisty, bo tak naprawdę teraz w internecie jest bardzo dużo filmików, informacji, artykułów, mnóstwo książek i gdzieś tam się tym interesujemy. I właśnie tutaj wydaje mi się, że ten pryzmat technik oddechowych bardzo się wysuwa na prowadzenie, bo kiedy ja wpisywałam cokolwiek w wyszukiwarce YouTube'a, to oczywiście Wim Hof, metoda Buteyko i różne inne techniki, więc myślę, że właśnie, że tutaj podsumowując tą część, że my potrzebujemy właśnie tego prawidłowego oddechu na co dzień, to ja mam trochę taki wniosek, że tutaj chyba jednak dobrze zawierzyć swoje zdrowie i swoich dzieci i udać się po prostu najlepiej chyba całą rodziną do specjalisty i się tego od nowa nauczyć. Myślę, że w ten sposób bym powiedziała. Ja akurat też w ogóle całe zainteresowanie oddychaniem zaczęło się u mnie od metody Buteyki. Później zdecydowanie temat rozszerzyłam, zwłaszcza, że metoda Buteyki w mojej opinii zdecydowanie za mało koncentruje się na przeponie, która długofalowo, jeśli chodzi o balans układu autonomicznego, jest absolutnie kluczowa.
Zrobiłam też kurs Wima Hofa, bo dostawałam tyle razy pytania, więc stwierdziłam, że muszę empirycznie sama doświadczyć i korzystam z tych technik i jednocześnie mam bardzo konkretne przemyślenia jako lekarz dotyczące tego tematu. Natomiast wracając dosłownie do pytania, chyba podzieliłabym nas na dwie grupy w sensie podejścia. Przede wszystkim osoby zdrowe czy w miarę zdrowe, które oddychają poniżej optymalnych możliwości i nawet być może sobie nie zdają sprawy, że ten oddech jest przyczyną tego, że są na przykład chronicznie zmęczone, mają za mało energii i tak dalej. Więc zaczęłabym od obserwacji siebie, bo każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, nie wszyscy potrafią i wtedy taka osoba zdecydowanie powinna skorzystać z pomocy, czy oddycham prawidłowo, a jeśli nie, to gdzie jest problem, czyli sprawdzenie, czy oddychamy przez nos w dzień i w nocy, gdzie znajduje się język, czy oddychamy górą klatki piersiowej, czy ten czy ramiona się mocno unoszą, się poruszają, tak, czy to jest tor dolny, ale całościowy, czy przypadkiem może jestem dumna, bo mi brzuch po prostu chodzi pół metra w tą i z powrotem, ale tak naprawdę to jest nieefektywne. Ile oddechów na minutę i jakiej głębokości są te oddechy, plus jeszcze są inne artefakty, na przykład częste wzdychanie. Są osoby, które co minutę czy dwie muszą wzdychać. Jedno wzdechnięcie to jest 3 razy objętość oddechowa średnio. Osoby, które ziewają dużo, są osoby, które jeżeli pracują z głosem, mają manierę wdech, mówią i następny oddech. I to też nie jest, i mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, więc zobaczenie, gdzie mam problem. Jeśli potrafię stwierdzić, gdzie. Są świetne książki na rynku, których autorem jest Patrick McKeown. Jak oddychać, aby być zdrowym, to jest taka krótka, łatwa pozycja. W tej chwili wyszła Biblia, można powiedzieć, przetłumaczona właśnie na polski w grudniu wydana. Oddech terapeutyczny. Tam są wszystkie ćwiczenia oddechowe. Pozycja jest napisana w dość naukowy sposób, więc osoby, które nie mają cierpliwości do tego typu literatury, pewnie może być to wyzwanie, więc warto pójść do Empiku, przewertować, zanim się zainwestuje, czy to jest to. No, a to, jak oddychać, aby być zdrowym, jest małe. Jeśli ktoś ma dzieci, też książka Patryka, Kto ma nos do zdrowia, tam jest część komiksowa dla dzieci, świetna, świetna pozycja. I zobaczyć, czy jesteśmy sobie sami w stanie pomóc. To, co widzę, że jest wyzwaniem dla wielu... druga grupa to są osoby, które chorują na różne choroby i mają spory problem z oddechem. One często nie wiedzą, co jest przyczyną, co skutkiem, nie wiedzą, od czego zacząć, bo teoretycznie powinniśmy, i to też dotyczy osób zdrowych, powinniśmy zacząć od przywrócenia oddychania przez nos. Ale jeżeli ja oddycham w sposób mieszany, 15 oddechów na minutę, dużo wzdycham i ta moja wentylacja minutowa jest całkiem duża, to sam fakt, że ja mam drożny nos, że ja zacznę oddychać przez nos, zwolni mi oddychanie, zmniejszy objętość oddechową, co momentalnie przełoży się na to, że podniesie się delikatnie ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla. A to dwutlenek węgla, a nie w pierwszej kolejności, proces jest bardziej skomplikowany, a nie tlen, steruje potrzebą powietrza i tym odczuciem brakuje mi powietrza, jest duszno. I taka osoba będzie miała od razu poczucie, ja się duszę, ja nie jestem w stanie oddychać przez nos. Więc wtedy trzeba wiedzieć, żeby to przywracanie oddychania przez nos po pierwsze stało się, było powolne, progresywne i przetykane ćwiczeniami, które poprawiają tolerancję na dwutlenek węgla, żeby lepiej można było to znieść. Więc dużo subtelności, jeśli chodzi o wariacje, jak się rusza przepona u których osób i jakie ćwiczenia dobrać, żeby wrócić to, czy ten ruch na boki, czy uruchomić trochę przepony z tyłu, bo część osób jak oddychała przodem, to ma bardzo uruchomiony przód, ale praktycznie tutaj tył, można powiedzieć, jest zamurowany. Zdarza się nieczęsto, ale 2 razy spotkałam się z tym, że może być paradoksalny ruch przepony, czyli odwrotnie, bo normalnie przepona przy wdechu schodzi na dół, przy wydechu do góry, a osoba odwrotnie. To jest też bardzo poważny stan,
jeśli chodzi też o układ autonomiczny. Więc może tak krótko. Sprawdź, jak oddychasz. Sprawdź te trzy elementy, czyli nos w dzień i w nocy, liczbę oddechów na minutę, dodatkowe artefakty, wzdychanie, ziewanie, duże wdechy przed mówieniem. Sprawdź tor oddychania i można spróbować samemu na podstawie książek i ćwiczeń. Jeżeli nie, to zdecydowanie warto skorzystać z pomocy. I też podkreślam to, jako lekarz jest dużo ćwiczeń oddechowych, które mają konkretne przeciwwskazania i w przypadku niektórych chorób po prostu nie wolno ich stosować, więc no też zależy, gdzie, na jakie zajęcia oddechowe chodzimy, żeby dostać właściwe ćwiczenia, które biorą pod uwagę przeciwwskazania. Pani doktor, a co z pauzą kontrolną? Ja ostatnio dużo o tym słyszę, że to też jest wyznacznik prawidłowego oddechu. Może pani doktor proszę wytłumaczyć w ogóle, czym jest tak. I w jaki sposób możemy to sprawdzić? I co to oznacza właśnie długość tej pauzy kontrolnej? To jest, ja osobiście bardzo lubię to narzędzie diagnostyczne. To jest sama nazwa pauza kontrolna, to jest właśnie z techniki butejki, tak w technice butejki się nazywa ten pomiar. Pauza kontrolna daje nam obraz wrażliwości na zakresu tolerancji na zmiany dwutlenku węgla. Jeżeli jesteśmy osobą, która oddycha prawidłowo, spokojnie, plus minus 10 oddechów na minutę, to tak obrazowo mówiąc, że ten nasz zakres tolerancji jest na pół metra. Nie widzą nas słuchacze, więc mówię na pół metra. I teraz jeżeli ja zacznę oddychać szybciej, wydychać więcej tego dwutlenku węgla, to moje receptory w mózgu, w ośrodku oddechowym się po prostu przesterowują, bo zaczynają traktować, że te obniżone poziomy to jest nowa norma i dużo szybciej dostaję polecenie, weź następny oddech, weź następny oddech. Czyli z tego pół metra zrobiło mi się 30 centymetrów. To znaczy, jak mam mniejszą tolerancję na zakresy zmian, że dużo mniejsza jest moja wydolność fizyczna, bo wystarczy, że podbiegnę do autobusu czy do tramwaju, już mi się zaczyna robić duszno. Wszelkie sytuacje, które sprawią, że oddycham wolniej, odruchowo, to na przykład w przypadku osób, które mają napady lęku i paniki. Wieczorem siedzą, zaczynają spokojnie oddychać, podnosi się poziom dwutlenku węgla, zaczynają się robić duszno i już sam fakt, ten fakt potrafi spowodować napad lęku, więc pauza kontrolna daje tutaj dość dobry obraz, z pewnym wyjątkiem potrafi wyjść inaczej u osób, które cierpią na bezdech senny. Tutaj często jest dysonans, ktoś oddycha głośno, ciężko przed usta, a jednocześnie potrafi mieć bardzo długą pauzę kontrolną. W jaki sposób mierzymy pauzę kontrolną? Po wydechu normalnym, niepogłębionym, zatykamy nos i w tym momencie włączamy stoper. I trzymamy do momentu, kiedy czujemy pierwszą konkretną potrzebę wzięcia następnego oddechu. Tutaj podkreślam bardzo mocno, to nie jest maksymalne zatrzymanie oddechu, czyli nie trzymamy tak długo, że jak zasapany pies później, tylko puszczamy nos wtedy, kiedy czuję, o, już teraz rzeczywiście muszę wziąć oddech. I zazwyczaj jest to delikatny skurcz przepony albo gdzieś tutaj mięśni w okolicy szyi. Pomiar zrobiony jest prawidłowo wtedy, kiedy po puszczeniu nosa jesteśmy w stanie oddychać tak samo spokojnie, jak było przed pomiarem. Więc załóżmy, że ktoś włączy stoper, zaciśnie nos i trzyma 20 sekund. Puścił. To znaczy, że trochę za długo przytrzymał. Pewnie ta pauza była z 15 sekund. Mówi się, że jeżeli... Znaczy mówi się, osoby zajmujące się, badacze tym tematem, że jeżeli nasza pauza kontrolna jest powyżej 25 sekund, to raczej nie mamy zaburzeń typu hiperwentylacja. Raczej, bo tak jak mówię, no wyjątkiem mogą tu być osoby cierpiące na bezdech senny, którego jest więcej niż by się wydawało. Tu na pocieszenie powiem, że dobrze już będzie, jak mamy 20 sekund. Wiele osób, nawet uprawiających półzawodowo sport, ma fatalne pauzy kontrolne, 15 sekund. Zresztą też przy tym sporcie zbyt prędko, praktycznie w momencie zaczynania jakiegokolwiek ruchu, już osoba zaczyna oddychać przez usta, co jest nieprawidłowe, nie służy wydolności fizycznej
i prędzej prowokuje przełączenie się na metabolizm beztlenowy. Czyli tak naprawdę można być wysportowaną osobą i uprawiać jakieś sporty wytrzymałościowe, gdzie ta wydolność się poprawia i tak naprawdę jakby nic trochę z tego, bo gdyby się prawidłowo oddychało, to prawdopodobnie te wyniki mogłyby być jeszcze lepsze i samo uprawianie takich dyscyplin nie oznacza, że lepiej oddychamy i też ten nasz cały układ oddechowy jest wydajny i na właściwym poziomie lepszy niż przeciętnego człowieka. Dokładnie tak. Zresztą tu wystarczy przytoczyć fakt, że astma wysiłkowa występuje zdecydowanie częściej wśród osób uprawiających sport półzawodowo czy zawodowo w porównaniu z normalną populacją. To się wiąże właśnie z tą hiperwentylacją w trakcie wysiłku fizycznego i sposobem oddychania, który to wszystko pociąga. Oczywiście przy pewnej intensywności musimy się przełączyć na oddychanie przez usta, bo jest z jednej strony bardzo duże zapotrzebowanie na tlen i na szybszą wymianę i musimy się pozbywać dwutlenku węgla, który się produkuje, jak mięśnie pracują. Dla wszystkich, którzy uprawiają sport, genialna lektura też Patryka McCowna, Przewaga tlenowa, dedykowana sportowcom, oddychaniu podczas uprawiania sportu i tam on podpowiada jeszcze inne techniki, jak wzmocnić swoją wydolność. Ja też pierwszy raz, jak usłyszałam o tym, że tak trochę zmieniając temat, chciałabym jeszcze raz poruszyć temat torów oddychania, dlatego że wpadłam w taką małą pułapkę, jak jeszcze nie byłam taka świadoma, ale coś tam słyszałam właśnie o tym, że kobiety bardzo często oddychają klatką piersiową, co nie jest wydajne i źle skojarzyłam, jakoś może źle to zinterpretowałam, co przeczytałam, że tak naprawdę w momencie, kiedy unosi się i faluje brzuch, to znaczy, że oddychamy przeponą. I jaka to ja byłam wtedy z siebie zadowolona, że mój brzuch wyglądał jak balon i miałam takie poczucie, no ja na pewno dobrze oddycham. Natomiast teraz wiem, że raczej wyróżniamy trzy tory oddechowe i one faktycznie jakby spełniają swoje różne funkcje. Natomiast no ten tor brzuszny, totalnie gdzie ten brzuch jest takim balonikiem, to wcale nie jest dobre oddychanie. Zgadza się, akordeon jest tu zdecydowanie lepszym porównaniem. Tak, czyli boki i nawet trochę tył. Delikatnie tyły. Pleców. Tak, przy czym tu też chciałam podkreślić jeszcze jedną rzecz. Oddech jest funkcją, która się dzieje automatycznie, nie musimy w ogóle się nad tym zastanawiać i pamiętać o tym. Jednocześnie możemy się na nim skupić, zmienić go, czy też traktować go jako narzędzie do medytacji, jako kotwicę, żeby zaczepić swoją uwagę. I trzeba pamiętać, że jeżeli mówimy o tym fizjologicznym oddychaniu 24 na dobę, że oddech powinien i dostosowuje się do tego, co robimy. Innymi słowy, jeżeli siedzę na kanapie i czytam książkę przez 3 godziny i nie mam żadnego wysiłku fizycznego, żadnego ruchu, nie produkuję więcej dwutlenku węgla, to ten oddech powinien być delikatny, prawie niezauważalny. Można sobie zrobić problem, oddychając prawidłowo, przeponowo przez nos, ale zwiększając bardzo zakres ruchów przepony, który w tym momencie nie jest potrzebny, czyli trzeba pamiętać, że ten oddech się dostosowuje, powinna być na tyle ruchoma i uruchomiona przepona, że w zależności od potrzeb ona zwiększa swój zakres i tu świetnie funkcjonuje, ale to też nie o to chodzi, żebyśmy non-stop oddychali na maksa z pełnym zakresem ruchu, więc nie mylmy ćwiczeń oddechowych i technik oddechowych z oddychaniem na co dzień. Drugi element, który też obserwuję, zwłaszcza u osób, które są bardzo przejęte swoim zdrowiem, że jak nagle uświadamiają sobie, że oddychają nieprawidłowo, to zaczyna być taka stresująca obsesja, cały czas wracanie do tego, jak ja oddycham, czy to jest dobrze i w zasadzie ta koncentracja potrafi zrobić więcej stresu niż pożytku, więc namawiam wszystkich gorąco, żeby jeżeli chcemy przywrócić prawidłowe oddychanie, nastawić sobie budzik na 3 minuty, co godzinę, co dwie, przez 3 minuty skoncentrować się na oddychaniu, wtedy rzeczywiście, czy przez 5, ile możemy, i wrócić do normalnych zajęć i być tu i teraz w tym, co robimy, żeby nie wpaść w
paranoję, że tak powiem. Na pewno jedyna rzecz, na którą szczególnie trzeba w miarę możliwości zwracać uwagę i poprzyklejać sobie te przypominajki, no to jest ten nos, żebyśmy się na niego przestawili. A później jak ćwiczymy i te ćwiczenia są powtarzalne i co jest bardzo ważne, dużo lepsze efekty są, jeżeli jest duża liczba krótkich powtórzeń niż jedna czy dwie długie sesje. Lepiej 10 sesji po 5 minut niż 50 minut ciągiem. I stopniowo ten nawyk się sam zdrowo po prostu wyrobi. Mhm. A są jakieś techniki, które pani doktor może polecić dla początkujących, właśnie żeby sobie rozpocząć jakieś takie krótkie sesje kilka razy w tygodniu? Przede wszystkim, może tak, najpierw co bym poleciła przez 3, nawet 4 dni, kilka razy nastawić sobie budzik i jak zadzwoni, jak oddycham. O czym myślę, czy moje usta są suche, czy się oblizuję, czy to jest nos, czy przez usta, jak moja przepona, przechodząc przed lustrem, poprosić rodzinę, żeby zwracała na to uwagę, żeby w ogóle zwiększyć świadomość oddechu. No i później to zdecydowanie, no też to pytanie jest trudne o tyle, że znowu to, co można polecić, zależy od osoby i tak. od dysfunkcji. Załóżmy, że jestem osobą, która oddycha w sposób mieszany trochę przez usta. To na pewno świadome sesje po takie 5 minut, że siadamy, postawa wyprostowana, kąt prosty między tułowiem a udami i też pamiętajmy kąt prosty albo rozwarty pod kolanami. Unikajmy pozycji, gdzie nogi są podciągnięte pod krzesło, czyli pod kolanami jest kąt ostry, bo oprócz historii krążeniowych taka pozycja też troszeczkę promuje pobudzenie układu współczulnego. I w tym momencie po prostu siedzimy prosto, zamykamy oczy, wyobrażamy sobie, że sznurek jest do czubka głowy przypięty, ciągnie nas trochę do góry. Chodzi o to, żeby wyprostować szyję, plecy, żeby ta postawa była prawidłowa. Zamykamy oczy i najpierw po prostu oddychamy przez nos, język w prawidłowej pozycji na podniebieniu. Obserwujemy swoje własne tempo oddechu i staramy się stopniowo oddychać odrobinę wolniej, odrobinę spokojniej. Innymi słowy, zwalniamy oddech do takiego momentu, w który jeszcze jest dla nas komfortowy, ale już tak na granicy, że może chcielibyśmy trochę więcej powietrza, ale jeszcze jest ok. Taki wolny, spokojny oddech uruchamia przewagę przywspółczulną i będziemy to czuli po tym, że delikatnie w jamie ustnej zaczyna się wydzielać ślina. Czyli sam fakt, że przez 3 minuty zmuszę się do oddychania wolnego przez nos i zakotwiczę tą uwagę na oddechu, już bardzo pomoże. I drugie ćwiczenie równolegle do tego, a może jeszcze dwa. Drugie ćwiczenie to są tak zwane krótkie zatrzymania oddechu. One są bezpieczne dla wszystkich. Ogólnie w ogóle ćwiczeń z zatrzymaniem oddechu nie powinny robić kobiety w ciąży, tylko spokojne oddychanie. Natomiast dla innych osób to jest, nawet z cięższymi chorobami jest to bezpieczne ćwiczenie, a mianowicie 3 spokojne oddechy przez nos, wdech i wydech przez nos i po wydechu zatrzymujemy oddech i w myślach 5, 4, 3, 2, 1. I znowu wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, stop, 5, 4, 3, 2, 1. Jeżeli ktoś ma bardzo krótką pauzę kontrolną, poniżej 10, to te 5 sekund może być za długo, to wtedy do 3. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, stop, 3, 2, 1. Te króciutkie zatrzymania oddechu mogą, powoli poprawiają tolerancję na dwutlenek węgla. Można też złożyć ręce, taką maseczkę powiedzmy z tych rąk zrobić, zatkać nos i usta, tylko zostawić po centymetrze na granicy dłoni i skóry twarzy. I chwilę oddychać w takie skulone dłonie. Wtedy też wdychamy trochę więcej dwutlenku węgla niż był, czyli poprawia się ta tolerancja. Więc bazowe zadanie dla osób początkujących, przywrócić oddech, początkujących, zabierających się do przywrócenia prawidłowego fizjologicznego wzorca oddychania. Przywrócenie oddychania przez nos, pilnowanie tego nosa. I tutaj właśnie krótkie zatrzymania oddechu, czy ten oddech w skulone dłonie. I ostatnie ćwiczenie, którego jestem
fanką, jeśli mogę tak powiedzieć, bo ma bardzo dużo różnych benefitów. Pomaga oddychać przez usta, poprawia zakres ruchu przepony, zwiększa kilkunastokrotnie produkcję tlenku azotu w zatokach. Po angielsku humming, po polsku, nie wiem, mruczenie, może byśmy mogli tak nazwać, czyli bierzemy wdech przez nos, a później mruczymy tak długo, że już nam... I co bardzo ważne, następny wdech powinien być bardzo powoli przez nos, żeby po prostu powdychać to, co się wyprodukowało w zatokach, ten tlenek azotu. I później uspokajamy oddech i znowu powtórzenie. Też jest to dobre ćwiczenie przed snem, bo ono wpływa na wydłużenie faz głębokich. Mhm, czyli też jakby będzie nas takie ćwiczenie wyciszać. Będzie wyciszać, wpływa w jakiś sposób właśnie na mózg. To w ostatniej książce Patryk McCown pisał, że zaobserwowano, że wydłuża głębokie fazy snu, a z wiekiem niestety skracają nam się, ubywają nam te głębokie fazy, więc to jest bardzo dobre. Bardzo dużo młodych osób też z racji choćby nawet ekspozycji na niebieskie światło, tego co ogląda w internecie, w mediach i tak dalej, ma problem ze snem, ten sen jest płytki, więc niewchodzenie w fazy głębokie no, negatywnie się na ileś aspektów naszego zdrowia przekłada, więc takie pomruczenie sobie, nazwijmy to przed snem, jest tu bardzo wskazane. To brzmi zachęcająco, powiedziałabym tak, ale mam... Jak spółspacz nie wyrzuci. Ale pani doktor, mam jeszcze pytanie dotyczące stresu i tego, w jaki sposób możemy... Znaczy, bo rozumiem, że też ten oddech na pewno się zmienia w czasie, kiedy my jesteśmy zestresowani. Czy my możemy sobie w jakiś sposób pomóc z tym oddechem? Bo rozumiem, że takie głębokie oddychanie może nie być najlepszym pomysłem. Tak, tutaj... powiedzieć. Otworzyła pani duże pudełko. Właśnie wczoraj dokładnie zawiesiłam kolejny podcast Lepiej oddychaj lepiej, w którym tłumaczę, co to jest autonomiczny, dla tych osób, które nie wiedzą oczywiście, co to jest autonomiczny układ nerwowy, co to jest część współczulna i przyspółczulna, bo w zasadzie to jest kluczowe, żeby zrozumieć mechanizm biologiczny stresu i od którego momentu coś może być dla nas szkodliwe albo nie. Więc no, ogólnie, jeżeli jesteśmy w stresie mniejszym czy większym, już biorę na bok na razie definicję stresu, przewagę ma układ współczulny. A przewaga układu współczulnego promuje, można powiedzieć, szybszy oddech, oddech przez usta. Też pamiętajmy, że większa część zakończeń współczulnych autonomicznego układu nerwowego jest zlokalizowana w szczytach płuc, a z kolei przy współczulnych w płatach dolnych. To tłumaczy, dlaczego spokojne, głębokie, przeponowe oddechy są relaksujące, a z kolei dlaczego w stresie zaczynamy uruchamiać tor górny. W stresie też przez to, że przez usta i szybciej i górną częścią zaczynamy się trochę hiperwentylować, wydychamy za dużo dwutlenku węgla, co z kolei jeszcze pogarsza sytuację, bo kurczą nam się naczynia krwionośne, więc na pewno jak jesteśmy zestresowani, to zamiast zdychania i brania dużych, głębokich oddechów. Sama przez lata, bo przez kilkanaście lat też zajmuję się stresem, prowadzę dalej czasami warsztaty, wykłady dotyczące stresu, technik redukcji stresu. Mówiłam ludziom, jak jesteś zestresowany, weź głęboki oddech przez usta. No nic gorszego nie można sobie zrobić. Więc nawet u osoby, jak widzicie, z wykształceniem medycznym i zajmującej się z certyfikatami i tak dalej, MBSR, po prostu takie rzeczy mówiłam, więc to oddychanie... Człowiek uczy się całe życie, także. Całe życie, dokładnie. Więc zdecydowanie zwolnienie oddechu, oddychanie przez nos, te dwa ćwiczenia, o których wcześniej wspominałam, czyli krótkie zatrzymanie oddechu i oddech w takie skulone dłonie, są bardzo dobre w przypadku właśnie ostrego stresu czy napadu lęku i paniki. Więc jak czujemy, że zaczynamy być zestresowani, zwalniamy oddech spokojniej przez nos, język zrelaksowany na podniebieniu. Im bardziej uruchomimy przeponę i zwolnimy oddech, to ten sygnał od dołu, nazwijmy to, z oddychania idzie do mózgu,
aha, nie jest tak źle, panuje, oddycha spokojnie, czyli nie ma takiego dużego stresu i może to błędne koło, produkcję kortyzolu i innych rzeczy wyhamować. Super, wszystko zapisałam. Wszystkie ćwiczenia będę testować teraz na sobie. Ale to dobrze, że była ta druga część zdania, bo ja mam wrażenie, że większość z nas, mi się też zdarza jak każdemu, że zaczynamy mylić wiedzę z praktyką i zaczynamy być, a to już wiem, na tym kursie byłam, to wiem, wszystko jest intelektualnie ogarnięte, ale zupełnie nie stosujemy tego, też wręcz zauważam taką chorobę, to może złe słowo, ale przypadłość są osoby, które zaliczają wszystkie możliwe kursy, a później puentują różne techniki, a jak zadam pytanie, no dobrze, a ile stosowałeś, czy stosowałaś tą technikę? No wiesz, 3-4 dni i nie, to mi się nie podoba, następne, więc dajmy szansę każdej technice, postosujmy ją przynajmniej przez miesiąc, bez praktyki nic się nie stanie. Wiedza sama z siebie może być najwyżej frustrująca, bo pokazuje nam, że nie robimy czegoś, jak powinniśmy. To prawda, z tym się zgodzę absolutnie. Myślę, że strasznie bardzo duża część informacji przez ten nasz podcast, nie wiem, czy nie zasypałam naszych słuchaczy za dużą ilością informacji. Ja myślę, że to jest zachęta, by dowiedzieć się właśnie, jak ten oddech wpływa, że tak naprawdę od małego możemy sobie zaszkodzić i jako rodzice możemy jakby już tutaj wpłynąć na te nasze dzieci. Zadbać. Myślę, że właśnie to, jak możemy poprawić swoje życie dzięki prawidłowemu oddychaniu, będzie bardzo dużą zachętą. Właśnie temat się wydawał dosyć prosty, no bo każdy z nas to potrafi, a jednak tak. Dowiedzieliśmy się masę wspaniałych rzeczy. Ja pierwsze, co zrobiłam, to nogi ułożyłam do kąta prostego, bo miałam bardzo podkurczone pod fotelem, więc już jakby coś dla siebie wyciągam i mam nadzieję, że wiele osób naprawdę z tego skorzysta i tak naprawdę, skoro tej wiedzy jest dużo, no to właśnie nic to nie zastąpi tak dobrze jak praktyka, więc pytanie, gdzie można panią doktor znaleźć, czy można skorzystać z pani wiedzy w praktyce i w jaki sposób to zrobić? Tak, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam osoby na kursy oddechowe, dlatego że, znaczy konsultacja jak najbardziej, tylko konsultacja to jest w zależności czy przychodni, czy to tam jest krótszy czas, czy przez Skype'a godzinę czasu. Kurs trwa 5 godzin i po kolei przechodzimy oprócz teorii przede wszystkim przez praktykę. Pokazuję i osoby na kursie oddechowym same ćwiczą konkretne ćwiczenia, więc wiedzą jak je wykonywać prawidłowo. Grupy są nieduże, maksymalnie do 12 osób, z reguły jest 10 osób, więc ja też mam możliwość podejść do każdego indywidualnie i prowadzę to w taki sposób, że osoba sama na koniec komponuje sobie w zależności od tego, co jest jej wyzwaniem, swój program ćwiczeń. Też miałam dużo zapytań spoza Warszawy, więc już się zobowiązałam nawet na swojej stronie, że do 27 chyba marca będzie kurs online, nagrane filmy MP3, MP4, opis jak korzystać z kursu, plus taki typowy 8-tygodniowy, gdzie tydzień po tygodniu jest dodane kolejne ćwiczenie, ale też tak to zrobiłam, żeby jeżeli ktoś ma specjalne wymagania, potrzeby może w ten sposób, albo cierpi na jakąś chorobę, tłumaczę w jaki sposób zrobić swój własny kurs oddechowy, bo ten 8-tygodniowy cykl dopasowałam do potrzeb większości osób, z którymi mam do czynienia. Także zapraszam serdecznie, jeśli ktoś sobie sam nie poradzi z przywróceniem prawidłowego wzorca oddychania. Strona moja jest treneroddechu.com, a podcast na Spotify'u Lepiej Oddychaj Lepiej jest bezpłatny, edukacyjny i na Instagramie jestem pod hasłem Doktor Oddech. Świetnie. Wszystkie linki oczywiście podlinkujemy w notatkach do tego odcinka, żeby dziękuję łatwiej było ślicznie panią doktor znaleźć. My same ostatnio sprawdzałyśmy i wiemy, że w niedalekim czasie właśnie pani doktor ma stacjonarnie warsztaty i chętnie byśmy na nie przyszły. Natomiast w tym samym dniu niestety zdarzyła się nam konferencja, na którą się wybieramy do stolicy. Więc niestety być może następnym razem, bo temat jest na tyle ciekawy i myślę, że prawidłowe oddychanie tak bardzo wpływa na nasze zdrowie, na tyle jednostek czy klinicznych,
czy schorzeń, o których tak naprawdę wiele z nas nie wie w ogóle, że refluks na przykład z oddechem, no nie słyszałam. Jakby dużo pacjentów miałyśmy z refluksem, natomiast sami pacjenci gdzieś tam wcześniej nawet czytali dużo na temat refluksu i nigdy nie padło u mnie hasło w gabinecie oddech, tylko raczej IPP. Praktycznie, jeżeli jest nieprawidłowe oddychanie, to nie przesadzę, jak powiem, że u 90% osób, które mają nieprawidłową pracę przepony, mimo że same nie zgłaszają, ja zadaję pytanie o refluks i okazuje się, że jest część oczywiście bierze IPP, więc tego nie odczuwa. No, nie poruszyłyśmy też tematu to na kiedyś praktycznie. No, o ile nieprawidłowe oddychanie z astmą, przy której można też wręcz cuda zrobić, jeżeli się przywróci oddychanie przez nos, jest łatwe do skojarzenia, ale cała masa objawów, czy to ze stron neurologicznych, pamięć, zmęczenie, czy to ze strony układu krążenia, czy historie typu zaburzenia erekcji u mężczyzn młodych, którzy są, oddychają górą, który się w ogóle z oddychaniem nie łączy, czy z kolei u kobiet kwestia dolegliwości w obrębie miednicy małej, czy to problemy z trzymaniem moczu, czy wypadanie narządów rodnych, ma absolutny związek z pracą przepony, więc wszystko jest w organizmie połączone, wszystko wpływa na wszystko, to jak oddychamy wpływa również na nasze trawienie, bo tu znowu balans autonomiczny, przepona, mikrobiom w całym przewodzie i tak dalej, więc może wiedza przytłacza. Więc koncentrujmy się na tym, żeby dobrze oddychać, a organizm sam całą resztę wyprostuje. Czyli korzystajmy z naszych wrodzonych jakby umiejętności, czyli korzystajmy z tego, co mamy, bo oddech potrafi nas uzdrowić i przywracając naturalne funkcje oddechowe, później ten organizm tylko zyskuje i nasze samopoczucie również. Tak, i może to nie jest tak, że w 100% wszystko się wyprostuje i w 100% jednostek, w zależności od osoby i od objawów, może być główną przyczyną szeregu objawów i wtedy to się bardzo poprawi, na przykład napady lęku i paniki bez poprawy oddechu, a te osoby, chciałabym wręcz powiedzieć, w 100% z reguły się hiperwentylują, często tu mamy też do czynienia z tężyczką utajoną, mimo najlepszych psychoterapii, nie doświadczą pełnego komfortu i powrotu, bo jedną z przyczyn ich objawów, a czasami główną, prowokującą całą resztę, są zaburzenia wzorca oddychania, więc to wszystko zależy od osoby, ale tak czy inaczej, jak nam nic nie dolega, jak poprawimy oddychanie, to jest inwestycja w zdrowie, w długość życia, w komfort życia. Fascynujący temat, naprawdę. Ja nawet nie spodziewałam się, że tyle dzisiaj tutaj się dowiem, że tyle takich naprawdę bardzo przydatnych, bardzo praktycznych informacji usłyszymy od Pani, także naprawdę bardzo dziękuję za podzielenie się tym. A ja ślicznie dziękuję za zaproszenie i że mogłam się podzielić, jak widzicie, Panie, trudno mnie spacyfikować, bo jestem po prostu fascynatką tego tematu i tak bardzo chciałabym po prostu pomóc i zwrócić przede wszystkim uwagę nas wszystkich na oddychanie, ale również środowiska medycznego, bo jest to kompletnie wręcz pomijany czynnik nie tylko w prewencji, ale i w diagnostyce i w leczeniu. Pięknie dziękujemy za ogromną wiedzę. Fascynująca rozmowa. Mam nadzieję, że słuchaczom również będzie się podobało i że ta rozmowa zmieni trochę ich życie, że później jednak będą chcieli coś popracować nad tym oddechem i przekonać się, jak można dobrze się czuć dzięki tak banalnej rzeczy, jaką jest oddychanie. Właśnie, banalnej, ale najczęstszej w naszej fizjologii, tylko serce bije szybciej. Tak jest, ślicznie dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy za to, że byłaś z nami. Nadawała Monika. I nadawała Magda. A to był podcast Dieta z Głową. Cześć! Cześć.